Siema, hejos, ja dzisiaj spawam, a wleciał Oskar. Siema. I będziemy dyszę sprawdzać, jaki rozmiar mam, żeby zamówić większą. Co, czego nie wiesz? No tak dość słaby gdzieś. Ale słuchaj, ty nic nie mówisz mi na temat mojego wydechu. No wydech ładny. A słyszałeś, jak to chodzi? No nie, ale już filtr, no chyba, że założę filtr. Tak. Załóż. W sumie nie słyszę, weź kask, żeby nie spadł. Dzień, dzień. Mój kask. No dobra. Oto, odpal. Fajnie gada. Dobrze gada, nie? Mówiłem ci, że będzie dobrze. Ty mi mówiłeś, że będzie dobrze. To jest wydech z najwyższej półki, nie? No to jak miało być tak? No tak. A powiedz, a dlaczego dyszę musimy zmienić? No bo jest stożek i w airboxie, jak było wcześniej w zabudowie, dostało mniej powietrza. To jest otwarte, dostaje więcej. No. Więc musi dostać więcej paliwa. Musi dostać więcej paliwa. Dostaje mniej paliwa, a przez to, że dostaje mniej paliwa, jest mniejsze smarowanie. Nie mniej, tylko za mało. Za mało. Bo mniej nie dostaje. Dostaje tyle, co dostawał. Ale za mało. Dostaje za dużo powietrza i trzeba to wyrównać, nie? Czyli trzeba dać mu teraz paliwa więcej. I jest słabsze smarowanie. No też, no bo czym jak silnik jest podlany, czyli ma dużo paliwa lane. Amerykańskie samochody często tak na przykład mają, że jest AFR, to jest stosunek powietrza do paliwa, to na przykład amerykańskie samochody mają tak, że są przelane bardzo, żeby były bezpieczne i te silniki dlatego są awaryjne, nie? No i moc się generuje też ściąganiem paliwa, nie? Tam. Amerykańcy kochają dwuosobowe, wiesz? No ja mówię o samochodach. Wiem, ale... Ale lubią mnie, no bo oni tam bardzo te Hondy, nie? Te 500-y. No. Te dwusłowe. W ogóle te kłady. No Banshee dwusłowe, nie? No. To oni to tam lubią. No. Da. Trzeba jeszcze dopieścić tego dragstera. No trzeba, tylko gaźnik już został, nie? Co, nie wiesz, gdzie to się odkręca? No właśnie tak dzisiaj słabo się łamie. Tu jest śrubka, od twojej strony, Jarek, tu. Od mojej? Tu. No. Jest, tak, jest. Chodź, coś ci pokażę, Oskar. Hero Puncha? Coś robiliście? Zobacz to. Oczywiście nabór nagrzebał, nie? Tak, taką manianę zrobił, że lepiej nic nie mówić, nie? O! No widzisz. Już mi się nie chce kopać. Dobra. Kiedy? Nabor tak zrobił. Dobra. Widzisz, czy poświeci ci? Wiesz co, tu i tak nic nie zobaczę. Ale jest śrubka, jest. Z tej strony tam jest. No ale już odkręcam. Tak, no to odkręcę. Chciałem dać w inne miejsce chyba. Co, do zera? No żeby gaźnik, no może nie do zera, ale żeby luźno było. Żeby no już ma... Gaźniczek malutki, nie? No mały, jak na taką jedną. Jak niektóre 50-tki, oryginalne gaźniki potrafiły mieć 17,5, a to jest 20. No. A przeważnie takie skuterki tak przeciętnie miały 12 gaźnik czy 12,5, coś takiego, nie? No i musimy, tylko że paliwo nam trochę wyleci, nie? Musimy spód odkręcić i zobaczyć, jaka jest dysza. No to dawaj, ten śrubokręt odkręcę. Proszę. A jeden płaski tu jest. Druciarstwo już by, druciarze już by... Nie, są, tak czasami bywa. A nie, to są same płaskie. Tak, płaskie są. To musisz dać bita płaskiego. Dam ci śrubokręt płaski. To ci dam bita płaskiego.
Oskar, taki śrubokręt dostaniesz. Bo bita nie mogę znaleźć. Tomek był. Poszło. Zaraz zamówimy dysza. Ty, bo ja też chcę jechać. Co, widać coś? Nie. Czytaj, czytaj. 90 jest. Tak? Mhm. To jaki kupujemy? 120? Właśnie, kurwa, nie wiem. Może dwie dysze. Albo widziałeś, 30 zł komplet kosztuje. No. Może kupimy komplet taki od powiedzmy 100 do 130, nie? No. Coś takiego, no, jak to 30 zł. To co, idziemy zamawiać? Ja, bo chcę, żeby na jutro było. No. Bo masz 3 razy większą pojemność. Ja to uwielbiam tą maskę, bo po prostu jest mega. No, już się do niej przyzwyczaiłem. Cały dzień w takiej masce. Może być. Z lodu nas jest na soli. Przypominam wam, że konkurs będzie na kask, na gogle, na rękawice z salonu MAS. I na live będę wam o tym mówił. Przypominał. Wkrótce wlecą vlogi. Pokażę wam, jak ten kask wygląda. W ogóle jakie są kaski. Naprawdę mega petarda. W razie czego kto nie wygra, to jest niskobudżetowy. Na hasło Black Ops, taki kask. Mega. Macie za 400 zł. Wiesz, za 400 jest kask. Jaki? No zobaczysz. W Mazie? No, no. Jakiej firmy? Podobny do Aerocha. Ja? Moletti. Moletti? Moletti. Chyba Moletti. No idziemy, tylko maskę ściągnę, co? Pozwolisz mi tą machę ściągnąć? Pozwól. Nie bądź, pozwól. Nie, ja nie będę się pocił tam u góry. Co ty w krótkich gadkach, ty zadowolony? Ty też masz podciągnięte. No tak, podciągłem. No a co? Dalej. No dobra, to już tam odpalaj kompa. Zamówiliśmy dysze 100, 108, 115 i jeszcze rolki 11,5. Oczywiście na mieloku. A ten się bawi moim drapsterem. Odpalił go. Gdzie jest wielki człowiek? Piękny dźwięk tego wydechu. Skręciłeś? Co? Skręciłeś? Nie. No. Szybko ci poszło. Daj się, przejadę. Ja chcę zobaczyć przed regulacją, jak to chodzi. Tylko wyprowadzimy, niech się rozumie. Tylko po tym szóstrze powolutku, żeby się nie ukurzył. O, jedź! Jedynkę wbił tak i jedź! Mały nie jest. Co? Wydaje się mały, a tu... Wcale mały nie jest. To nie wygrać się. Słychać, że za mało powietrza. No. Powietrza czy paliwa? No, za dużo powietrza. Nie wyglep tylko. Patrz, jak się stosuje do zaleceń. Na szutrze nie pałuj. Będzie słychać go, jak tam odkręci? Na ulicy? No, Oskar waży ze 120 kilo. To trochę jest. 120 kilo trochę jest. Słuchajcie, mam dla was niespodziankę. Mamy napisaną nową nutę. W przyszłym tygodniu nagrywamy. Jedziemy do studia. Tym razem to będzie o wakacjach i o motocyklu. Jak ktoś by chciał wesprzeć ten projekt, no to może wysłać podziękowania na YouTubach dla twórcy. Będzie bardzo miło. Nie słyszę go, tylko gdzieś jakieś śmigłowce. Ciekawe, jakie wrażenia Oskara będą po przejażdżce.
żeby go pały tam nie złapały. No, Oskar, jedź. Chyba mu się paliwo skończyło. Mnie to by było już słychać. I słuchajcie, czym mam jechać? U nas jest zlot w Inowrocławiu, motocykli. Zlot na soli w sobotę. I jakim sprzętem mam jechać? Raptorem, beton czy tym skuterkiem? Czekam na propozycję. Nie no, majster, gdzie ty pojechałeś? No zginął mi. Zniknął mi z moim sprzętem. Tak się nie robi. Tak się nie robi, Oskar. Chwila, moment i się wraca. Kurde, już się denerwuję. Jedzie, jedzie, no, w końcu. Z dupy wyrywa, wiedziałem. Patrz, kasku nie ubrał, się nie bał. Dobre hamulce. No lepo, bardzo dobre. No, tak. A strach nacisnąć przedni, że wiesz, ślicznie, nie? A powiedz jak? Przyspieszenie? No super, tylko ten dół, nie? Jest, no brak paliwa jest, nie? No. Jest, dopiero wychodzi, nie? Więc go tam nie wydobałem, tak chciałem zobaczyć faktycznie dysza, ale niewiele. Ale przyspieszenie jest, co? No, 34,4 dychy to już dziwne. To słychać, już gazowanie jest tak. Ścigacz, to jest mój ścigacz. Super. Super chruper, nie? Tylko doregulować go i... ogień. No, ogień. Na takiej prostej... Ile ja miałem? No 80. No. No moment. I patrz, zobacz. Ty... I nie dawałem gazu od początku, nie że tam wiesz się czaiłem, no. Tylko powoli, bo wiesz, ja miałem tą stuczkę tu. No. Potem widziałem, jak facet już się czaił, żeby wyjechać z Poczty Polskiej. Aha. Wiesz, mówię, polecę i to wiesz, na spokojnie no, sobie no, no, jechał, no, no. Żeby na ale dzwonę. Popatrz, 120 kilo ważysz, nie? I zobacz, uciągnął cię. 130. No. No. Mamy. Ale ścigacz jest, czuć, że to ścigacz jest, nie? Jest taki zwarty, nie? Te heble tak tylko lekko, siedzenie twarde. Tu się można, wiesz, ładnie złapać. Jest taki, no. Jest, no. Jest warty grzechu. No. Co, w poniedziałek gaźnik zrobimy, bo co, dziś jest czwartek. Jutro wyślą, albo dziś, to na jutro nie dojdzie. Czyli w poniedziałek gaźnik. No, chyba, że na jutro dojdzie. Słuchaj, czym mam jechać na zlot? Beton kładem, czy... Znaczy tak. Tym. Ja bym tym nie jechał. No. Bo możesz go zatrzeć, bo po pierwsze jadąc na zlocie, jak będzie 30 stopni, motocykle oddają ciepło, wiesz jak to się wszystko gotuje? No, a będzie, nie, 20 stopni będzie, no to co, kłada? Kładem? Ja, albo chcesz się popisać na gumie tym polatać, albo to wziąć, bo to będzie zwracał uwagę, nie? Mógłbyś solidarnie z nami tym pojechać. Dobra, to biorę kłada. Też na gumie polecę tym Raptorem. Kład dużo dobre wrażenie robi, nie? No. W krótkich spodenkach, jak Oskar? Tak, nie. Tylko kask i rękawiczki biorę. To co, gdzie nas Oskar? Trzymajcie się, nara, hajos. Pozdry, ale, hajos. Pozdry, ale, hajos. Nie ma to jak skuter. Skuter to jest najlepsza rzecz, jaka mnie mogła spotkać. Taki mini ścigacz, po prostu ja go traktuję jako mój mini ścigacz. Czyli w użyciu będzie stale. Ktoś napisał, kurczę, dobrze chłopaki, że nie zniszczyliście go, że nie poszedł na żyletki tak jak te inne nasze skuterki. Nie, no to jest po prostu taki mój number one na kanał do vlogowania. A Tomka będzie ten oto tam, co stoi, Hero Punch. Puch, puch. Muszę się nauczyć dobrze jego nazwy. Czyli hinduski motorower. Także czekajcie na odcinki właśnie z takich właśnie imprez. Nara.